Zanim zaczniemy właściwy poradnik, chciałbym Wam pokazać najlepszych piłkarzy dośrodkowujących na świecie, byłych i obecnych. Zwróćcie uwagę, jak zachowuje się bramkarz, jak zachowuje się obrońca. Przede wszystkim, jak zachowuje się nasz wrzucający piłkę i napastnik. Bramkarze sami są zagubieni, tak samo obrońca. Sam grałem na obronie, poziom A, okręgówki i czasem ktoś tak dorzucał taką piłkę, no to naprawdę jest w świecie realnym problem, żeby tą piłkę wybić, bo to jest piłka na obrońcę, który wbiega do swojej bramki i często wpadają samą buję, a takie piłki zagrywa Beckham, takie piłki zagrywa Alexander Arnold, także jest tych piłkarzy mnóstwo. Obejrzyjcie sobie i do tego dążę. Tutaj trzy pola, niebieskie, żółte i czerwone. To są strefy, z którego używacie określonego rodzaju wrzutek. Ze strefy niebieskiej wrzucacie normalnym kubkiem, ze strefy żółtej wrzucacie standing crossem, czyli R1 kółko. Jeśli używacie PlayStation 5 lub 4, z czerwonego pola używacie L1 trójkąt z kierunkiem na bramkę i z maksymalną ilością siły, ponieważ jest to takie zamykająca wrzutka na prawego pomocnika. Mianowicie z niebieskiego pola używacie zwykłej wrzutki w momencie, gdy gość się cofnie bardzo wysoko pod swoją bramkę i wy nie macie możliwości, żeby nawet czasu nie macie, żeby wykonać swojego standing crossa. To mi tak zajmuje około 20% moich wszystkich meczy. Z pola czerwonego używacie w momencie, gdy gościu naprawdę ma prawą pomoc, prawego pomocnika i taką wrzutkę jest ciężko wykonać, bo nie macie na to czasu, a nawet możliwości czasem i jedynie co możecie podejść to właśnie do tego momentu i próbujecie dorzucić na nadbiegającego pomocnika albo na czasem na napastnika, ale to raczej na prawego pomocnika. No i to mi zajmuje z wrzutki z pola czerwonego około 5% moich wszystkich meczy, z niebieskiego około 20%, na resztę procent w większości meczy to praktycznie standing crossem gram tylko. Jeszcze wytłumaczę Wam, o co chodzi z tymi czarnymi strzałkami. Mianowicie chodzi o to, postawa piłkarza w momencie dorzucania piłki. Jak widzicie, na niebieskim i na czerwonym polu są takie same te strzałki, ponieważ zauważyłem, że z tej pozycji najlepiej się taką piłkę wrzuca. Natomiast odnośnie standing crossa, to im dalej jesteście od bramki, tym bardziej możecie się kierować na chorągiewkę. Tylko nie schodzić niżej niż godzina siódma, patrząc na ekran tak jak teraz, bo to już takie balansowanie na granicy między zepsutą wrzutką, a bardzo dobrą wrzutką, taką, że palce lizać. Mianowicie chodzi o to, że im bardziej w dół zejdziecie i jeśli wam wyjdzie ta wrzutka, to pójdzie taka piła, że między bramkarza a nadbiegającego waszego napastnika. To jest ideał. Im bliżej do tej bramki, tym wasza pozycja powinna być bardziej taka, że tak powiem, w poziomie, strzałka pozioma. Ale zaczynajmy tak od godziny siódmej, jeśli jesteśmy najdalej, wykonujemy standing crossa, do 7:30. 8 jest w porządku i przechodzą do 9. To jest, wtedy są najlepszego rodzaju wrzutki. Najlepsza jest oczywiście na godzinę 7, ale to jest piekielnie ciężka do wykonania wrzutka i to graniczy po prostu z wrzutką, która się nie uda. Ale jeśli się uda, no to brawa. Tylko ja gram na krzyżaku i że 8 kierunków jest generalnie ruchu. Żeby to wykonać, naprawdę jest ciężko, ale jeśli ktoś z Was na analogu, pewnie większość z Was,
bo to warto popróbować sobie. I jeszcze dodatkowo, jeśli przed wrzuceniem piłki wypuścicie sobie tą piłkę dwa razy sprint, to w momencie i puścicie to, prawda? Już kierunek puścicie i tylko skupicie się na wrzuceniu, no to piła pójdzie, no niesamowita. Także polecam wypuścić sobie tą piłkę, puścić po prostu kierunek i tylko skupić się na zrobieniu tego stanie crossa. To właśnie wam polecę, bo jak teraz wam pokażę w materiale, jak to wygląda w praktyce. Tutaj grałem z przeciwnikiem, który umożliwił mi takie granie. Zwróćcie uwagę na pierwszą szczególnie wrzutkę, jak idealnie poszła w pole karne. I starałem się do tego dążyć, żeby jak najwięcej tych wrzutek było. Oczywiście z tym kierunkiem biegu przy wrzuceniu i wypuszczeniu piłki, no to są dwie ciężkie rzeczy do zrobienia, bo po pierwsze czas, a po drugie mnie ogranicza ten krzyżak, ale jak mi wyjdzie, to no to jest super. Na nogu jest znacznie łatwiej, także oglądajcie sobie tutaj te bramki, bo tutaj z jednym przeciwnikiem grałem, akurat umożliwił mi takie granie, ale jeśli ktoś jest dobry, no to praktycznie zablokuje wam boki. Jest wtedy problem, bo wtedy musicie kombinować właśnie ze strefą niebieską i ze strefą czerwoną. No, ale to musi być dobry przeciwnik. Czasem się uda stanie crossa zrobić, ale to, jak mówię, jest z dobrym przeciwnikiem ciężkie do zrobienia. Także obejrzyjcie sobie ten filmik, zwróćcie uwagę szczególnie na pierwszą wrzutkę w pole karne.
zacząłem mówić o tych wrzutach z odchylenia, a jednocześnie zapomniałem umieścić je w materiale. Także macie tutaj meczyk na szybko, jak to mniej więcej wygląda i jak to się sprawuje. Zacznijmy w końcu. Ustawienia w grze są tak samo istotne jak sama taktyka. Także to też wam pokażę, na czym ja gram i dlaczego tak gram. Kamerę blimp. Z tego względu, że widzicie całe boisko i tym właśnie wygrywacie. Jeśli ktoś używa kamery z mniejszym obrazem, gra będzie bardziej toporna, ale jesteście bliżej do funkcji menedżera jak do samego takiego gracza, którym gracie, bo widzicie całe boisko i mi się super na tym gra. Gra jest wolniejsza, ale no, ja też nie jestem za dobry. Dobra, no to teraz przejdźmy na ustawienie odnośnie screena. Tutaj mam radar, w ogóle go, on jest taki przejrzysty. Imiona piłkarzy mam wyłączone, tutaj też mam wyłączone, bo mam to ustawione automatycznie. W sumie powinienem to ustawić manualnie, ale to mnie to nie interesuje, u mnie sami to zmieniają automatycznie jak chcą. Mówię, że grę sprowadzą do absolutnie minimum, do easy grania sobie spokojnego, bez paniki i bez jakiegoś próbowania nie wiadomo czego. Także nigdy nie będę jakimś super pro graczem i dążę do tego, żeby gra sprawiała mi przyjemność, a nie to, sam, to jest tutaj to samo, po prostu żeby mieć wolny ekran, nie chcę mieć nic na ekranie. To odnośnie koloru to nie. Siłę jedyne chcę widzieć. Kursor też. Stamina też mnie nie interesuje, bo automatyczne zmiany mam ustawione, także to też mnie nie interesuje. O, to ważne. Czas i punkty. To mi się podoba. Tutaj to mam off. On. Tutaj też mam. I tutaj jeszcze jest chyba bodajże na kontrolerze mam ustawione. Nie tutaj. Gdzieś miałem jeszcze ustawione imiona piłkarzy pod tutaj. Wiesz, tutaj nie mam. Miałem ustawione imiona piłkarzy pod kursorem, tylko nie mogę tego znaleźć gdzieś.
Czy to może w grze jest później widoczne? Uciekło mi gdzieś. Jak ktoś znajdzie, gdzie to jest, to niech napisze może w komentarzu. Przecież mi znalazłem normalnie. Player tutaj, kursor. On. Może w kontrolerze, nie wiem, muszę głębiej wejść, ten kontroler może. O, tutaj poruszam się krzyżakiem, tutaj nic nie zmieniłem. A tutaj macie, o, dobra. Poruszam się krzyżakiem. Ja już analogiem nie gram, znaczy nigdy nie grałem, bo zostało mi z Playa jedynki, tak już gram. I to ciężko mi się przyzwyczaić do tego, do analoga. No i tutaj macie te, kursor change, semi-assist. I pod kursorem mam nazwisko zawodnika, tylko z tego względu, żeby wiedzieć, która noga jest mocniejsza i czy ma pinpoint crossing. I tych chyba w sumie tylko to mnie interesuje. No, tylko to. Manual pass to też jest istotne, żeby te wrzutki tak działały, jak u mnie działają. To wszystko macie siłę, celność i docelowy zawodnik, do którego ma dotyczyć podanie, macie automatycznie ustawione i tak gra, mi się najwygodniej gra. A to nawet nie wiem, co to jest. Dobra, nic nie zmieniam, bo jeszcze psuję sobie. Aha, i tutaj też automatyczny basic i nic nie zmieniam. Także to jest takie ustawienie, myślę, że bardzo, bardzo easy i nie mające nic wspólnego z dobrym graczem, przypuszczam. Ale to nie o to mi chodzi. Mi chodzi o to, żeby tak jak mi i może wam będzie gra sprawiać przyjemność. O, i tutaj przejdźmy do składu. Na każdą z pozycji z boku będziecie widzieć tutaj określone nazwiska, które ja preferuję. Także na co zwrócę uwagę tutaj przy obronie. Przy obronie preferuję obrońców, którzy mają playstyle Destroyer. Z tego względu, że nie lubię build up, nie lubię extra formband, a Destroyer mam wrażenie, że jak gościu atakuje, to jak nawet w piłkę nie wejdzie, to chociaż po nogach uderzy. Nie żebym był zwolennikiem takiej gry agresywnej, ale ja nie jestem, ale moi obrońcy są, no, to już nie moja wina. Także preferuję Destroyer, bo nawet oni sami z siebie, jak nie gracie tym zawodnikiem, to oni sami z siebie czasem wchodzą, jak nawet nimi nie sterujecie w gościa i takie mają odpały. No i tutaj preferuję Destroyerów. To jest chyba jedyny taki mój wyznacznik. Myślę, że tak. Im więcej tych tutaj player skillsów mają, tym lepiej. Ale tutaj to taki warunek jest Destroyer musi być. Tutaj Fabinho. Tam gdzie Fabinho jest, to też wam wyskoczy piątka graczy, których preferuję tutaj. To jest pozycja gościa, który gra defensywnie, ale też może zejść do środka obrony, żeby grać jako stoper, bo ma ustawione w tych ustawieniach indywidualnych deep line. On schodzi sobie do obrony i gra tak jako czwarty stoper. To jest ciekawa opcja i do tego jak ma Anchorman, to jeszcze lepiej, bo nie ucieka na boki, tylko trzyma środek. Większość graczy tutaj w PS-a gra tym środkiem cały czas i taki koleś się przydaje, ktoś kto trzyma ten środek jeszcze bardziej. No, takich jak ja, osób, które grają bokami jest mało, no chyba, że gdzieś tam puszczą piłkę do Neymara czy Messiego, zawsze starają się później schodzić do środka i uderzać po długim. Takie cwaniaki, nie? No. No i co? Przede wszystkim ten gościu musi mieć Interception i Anchorman. No i może zejść jako stoper. Widzicie, tutaj jest podświetlone tam pole stopera, środkowego obrońcy, to takich gości preferuję. Że mogli zagrać i na stoperze i na defensywnym pomocniku. Z tej strony tutaj macie całkowitą dowolność. Ja preferuję tutaj obrońcę, który potrafi zagrać na pozycji DMF, ale jedyny warunek to musi mieć interception. No i chyba tyle z podstawowych tych wymogów moich. No tutaj akurat Kante się fajnie gra i fajnie mi się z nim porusza. To jest fajny koleś. To jest, ale interception i pozycja defensywnego pomocnika to jest taki wymóg podstawowy. Wiadomo, że im wyższy overall, tym lepiej. Co do Modricia, tutaj AMF-a,
to wymóg jest taki, żeby miał umiejętności, trzy umiejętności do podania. True passing, niech będzie one touch pass i weighted pass. Te reszty to są takie, można traktować jako bonusy. Super, że je ma, ale to nie jest wymóg, ale te trzy umiejętności to wydaje mi się, że powinien mieć. Co dalej? Co by tu jeszcze o nim powiedzieć? Aha, fajnie jak tutaj ma pozycję hall player, tak jak Iniesta. Ja tutaj nie zwracam ci uwagi, jakim składem gram, po prostu się bawię tutaj różnymi ludźmi. Iniesta ma hall player i wtedy, gdy gracie z mocnym przeciwnikiem, to boki pomocy, jak Hakimiego, jak Robertsona, macie przykryte i ciężko cokolwiek zrobić, a taki hall player może po prostu zbiec na prawą lub lewą stronę i tą piłkę dorzucić za bocznych pomocników. Akurat Iniesta też ma pinpoint crossing, no to jest super sprawa, także to też jakieś to wyjście z sytuacji. Nie musi być hall player, ale fajnie jak jest. No i teraz do boków. Tutaj boczni pomocnicy to chyba są najważniejsi według mnie w tej taktyce. Tutaj macie najpierw Hakimiego. Prawy pomocnik, jedyny wymóg jest taki. Aha, jeszcze ten środkowy pomocnik AMF. Fajnie jak ma tutaj grę obiema nogami. Gdzieś tutaj to była taka statystyka. Weak foot usage. Fajnie jakby miał jakąś tą użyteczność i celność słabszej nogi też wysoka, żeby była, no to wtedy dobrze się nimi gra, bo są takie pozycje, że jak koleś ma słabą użyteczność tej nogi, no to zawsze stara się tą swoją mocniejszą nogą uderzać i niekoniecznie celnie zawsze, nawet chodzi o czas, że no nie wykona jak ze swojej słabszej nogi, słabszą nogę jeśli by użył, to czasem szybciej poda jakby miał tą mocniejszą nogę użyć i to takie milisekundy. No tutaj prawy pomocnik, to tutaj mam takie, powinien się cechować tym, żeby był szybki speed i przyspieszenie, żeby miał wysokie, to raz, prawą nogę, no i pinpoint crossing. To jest taki minimum wymogów. Z lewej strony to samo, dodatkowo żeby miał zamiast prawej to lewą nogę, wiadomo. No i tutaj jeden z napastników, targetman. Wbrew pozorom, jeśli gracie na, tak jak ja będę grał na pinpoint crossing, to ten targetman, wszyscy mówią, że cholera trzymam po to, żeby on tam z głowy walił, ale to on bardziej gra jako taka ściana, od której się piłka odbija, na przykład zagrywasz się tym bocznym pomocnikami do cholera i on wtedy puszcza trójkątem czy tam bocznego pomocnika, czy tam Modricia. No i wtedy w momencie, gdy boczny pomocnik dorzuca piłkę, no to Kolor no nie zawsze dobiegnie w to w pole karne i tam Haaland zamyka tą piłkę. Ale Kolor się sprawuje dobrze, jeśli na przykład jest stały fragment gry, jakieś piątkę wykonać, czy tam rzut wolny, no to walicie na Kolera i on zgrywa tą piłkę do bocznych pomocników lub środkowych i to jest taki plus. Tylko jak mówię, jeśli szybko kontratakujecie, no to Kohler nie zdąży dobiec, to raz, a drugi raz Kohler się nada do takich meczy, gdy obrońcy boczni kryją waszych bocznych pomocników i musicie naprawdę głęboko podejść, nie możecie zagrać piłki trójkątem, bo są cały czas kryci i wtedy gracie na posiadanie piłki bardzo blisko pola karnego przeciwnika i wtedy z tej normalnej wrzutki staracie się wrzucić, no i wtedy Kohler jest przydatny, to wtedy on się super sprawdzi. No i jako ściana przede wszystkim, tylko że akurat Kohler jest takim gościem, że on czuje się w powietrzu lepiej jak na ziemi. No i problem jest z jego podaniami, bo jak już on dobrze poda trójkątem już albo X-em, to normalne podanie, no to jest już sukces. Ale ja nie oczekuję od niego tego, po prostu ma odbić tą piłkę gdzieś tam, czasem wyjdzie, czasem nie, ale... Ale przez Zlatan Ibrahimović tutaj będzie dobrym rozwiązaniem, nawet Oliver Giroud, czy chociażby Weghorst, Clifford Patrick też będzie, to już taki jest balans pomiędzy ziemią a powietrzem i no ja idę hardkorowo tutaj w tego Kohlera, bo go lubię i dlatego tak gram. No i target, wymóg jest taki target man, no i oczywiście główkowanie. Wszyscy moi napastnicy powinni mieć główkowanie, bo czasem w tych sytuacji macie jedną, dwie i
ważne jest, żeby z tego uderzenia głową wpadł chociaż ten jeden gol, czy tam nawet dwa, jak się uda. To jest takie istotne, że już żeby uderzenie głową no było celne, bo później okazji może nie być drugiej takiej. No i to jest chyba taki jeden wymóg odnośnie target man i gra głową, a to chyba każdy target man tak ma grę głową. No już więcej nie oczekuję od tego gościa. Tutaj, odnośnie tego napastnika, to w sumie każdy tu może być. Nie mam jakichś wielkich wymogów, każdy może być. No i umiejętność głów łamania tylko. To jest mój taki wymóg i tego się trzymam. No i co, przejdźmy teraz. Trener Gasperini. Dlaczego? Bo tak go kupiłem i chciałem całą taktykę pod niego podpiąć. Także to jest quick counter. Team playstyle jest tak, quick counter. Odnośnie tego to nie używam nawet. Tutaj. Tutaj macie ofensyw na Robertsona, na lewego pomocnika. No i macie drugi ofensyw na Hakimiego. Co to powoduje, że w momencie, gdy wasz Modric ma piłkę i często przed Robertsonem jest jakiś tam pomocnik, znaczy obrońca jest przed Robertsonem, przed Hakimiem kolejny obrońca i jak nie macie tego ofensyw, to czasem oni nie uciekają do przodu, nie biegną do przodu, tylko stoją i czekają na podanie X-em, a w momencie, gdy macie to ofensyw, no to oni uciekają jednak cały czas po linii, biegną do przodu i czekają na ten trójkąt, to jest super sprawa, także ja tutaj mam automatyczne też ustawione zmiany i w momencie, gdy Robertsona na przykład zmienia Davis czy Hakimiego Alexander Arnold, no to zawsze wchodzę do tej gry z powrotem, no i automatycznie jeszcze im ustawiam ofensyw, żeby miał, bo to jest całkowicie inna gra, bez tego to nie chce mi się ruszyć, dopiero jak wymusicie na nim bieg, żeby pobiegł w pole karne, no to on pobiegnie, ale sam z siebie to nie wpadnie na ten genialny pomysł. Counter target na kolerze, na waszym target manie, żeby on się w ogóle nie wracał, żeby każde wybicie z piątki czy cokolwiek z pola karnego, to żeby ten kolej stał z przodu, bo że tak powiem ma warunki na to, żeby wygrać tą główkę. No i tutaj, o tym mówiłem, Fabinho, deep line, żeby się cofnął razem do, żeby w momencie, gdy bronicie piłkę, znaczy bronicie piłkę, bronicie się, żeby Fabinho się cofnął do stoperów i grał razem z nimi w linii, to jest przydatne, bardzo przydatne. Odnośnie jeszcze tutaj, auto pick up player, to nie, tego nie ruszam. No i tutaj kapitana, to fajnie jak gość ma kapteńsy w skillach. No i tutaj długie rzuty wolne. Fajnie jak macie gościa w drużynie, który ma nagle shota i takie 40-50 metrów uderzacie po prostu sobie. A co? Bo możecie, nie? Wiem, że to jest taka bazująca piłka na stracie, no ale z drugiej strony no, bawmy się grą i jeśli uda wam się strzelić bramkę, no to naprawdę na pewno nagracie. No i kto? Zlatan ma taki strzał na pewno. Nagle shot, Calhanoglu. To musicie sobie poszukać u siebie. Też ma nagle shota. Tutaj pewnie jeszcze ma Kieza, nie? Tutaj Kandreva. Może mieć. On też ma Kostić. Tego Kostić też ogólnie na lewą stronę polecam, bo ma cross specialist, naprawdę jest bardzo dobrym pomocnikiem, to był jeden z pierwszych moich. No chyba już więcej nikt nie ma. Dobra, i co tutaj jeszcze? Wróćmy tutaj jeszcze. Nie tutaj. Tutaj. No tutaj gościa z nagle shotem ustawiacie. Shorta do kogoś, kto rzuty wolne dobrze uderza. Z lewej strony zawsze mam piłkarza lewonożnego z lewych rzutów rożnych. Żeby ta piłka odchodziła od bramki niż wchodziła do bramki. Jakoś tak mi się wygodniej wrzuca, nie wiem. To jest jak chcecie sobie ustawiacie. No i tutaj ustawiacie trzech obrońców. Oni zawsze dobrze główkują. No automatic match support. Tutaj zmiany mam ustawione na to, żeby się po prostu zmieniali kiedy chcą. Offside trap mam off. No i tutaj attack defense level automatycznie, żeby się zmienił. Tak? No tak. No.
bo to jak mówię, to jest skład zrobiony dla mnie i żeby mi się przyjemnie grało tam. A nie komuś innemu, ale mam nadzieję, że komuś, kto jest równie tak nie za bardzo dobry jak ja, będzie sprawiać przyjemność, w końcu się może przekona do tej gry. Bo ja w każdą grę, jaką grałem, League of Legends, to też awansowałem z brązu do diamentu, grając jedną postacią, a nie za bardzo skillowy byłem. World of Warcraft to samo miałem, też bez skilla i też wysokiej areny grałem. No i co? No i Diablo w sumie bez przedmiotów też mi jakoś dobrze szło. Coś byś chciał tu jeszcze dodać? Co by tu dodać jeszcze? Słuchajcie, no to tyle. Tam, jakbyście chcieli, no to wpadajcie do mnie na streama i obejrzeć, jak to wygląda w akcji. U mnie się nigdy nie spinał jakoś specjalnie, mi nie zależy, a się udało wbić. Ten na początku, zaraz, gdy najciężej było, gdy ci najlepsi grali, no to na początku jak wbiłem, no to udało mi się ranking tam 1100, 1040 chyba. A teraz padłem do 3300, ale to, no mówię, to dywizję pierwszą się udało, a no jeszcze muszę się trochę podszkolić, żeby być lepszy w tą grę, szczególnie w obronie i no i w ataku, w takiej sytuacji sam na sam albo coś, to też jest kwestia doświadczenia, także no ale jak chcecie, to spróbujcie gry, jest darmowa, jak ktoś jeszcze nie grał i nie ma co płakać nad błędami, po prostu nie sugerujcie się niczym, tylko chyba sami jesteście w stanie stwierdzić, czy gra wam sprawia przyjemność, czy nie. I póki co mi sprawia przyjemność, ale jeśli nie będzie mi sprawiać przyjemność, po prostu odłożę ją i będę grał w coś innego, nie będę płakał nad nią. Że tak powiem, mam inne zajęcia, ale na tą chwilę sprawia mi ogromną frajdę granie w tego e-football. Także to jest 23 już edycja. Znaczy 23. A football 23. No, także dobra, no to tyle w temacie. Zapraszam na streama i widzimy się na boisku niedługo. Może się zmierzycie z moją potęgą księżyca. Pozdrawiam, bimbaj.